Czas na pierwsze starcie dzisiejszego wieczoru. W narożniku czerwonym Weronika Walczak. Czas na jej rywalkę w niebieskim narożniku. Zobaczymy dzisiaj Angelikę Sobalę. W Kaliszu, w Osrir Kalisze, tak się nazywa ośrodek, w ramach którego postawiona została hala, obiekt, w którym jesteśmy. Na pierwszy ogień mamy pojedynek o pas, lokalny pas prezydenta miasta Kalisza. Po jednej stronie Angelika Poprawa, przepraszam, Sobala z klubu KS Ziętek Team, natomiast jej rywalka w czarnych spodniach to Weronika Walczak z KS Prosna Kalisz. Obie zawodniczki utytułowane, obie zawodniczki już z pewnym doświadczeniem. Bardziej doświadczona jest Angelika Sobala, podopieczna trenera Mariusza Ziętka, wielokrotnego mistrza Polski, także zawodowego mistrza świata WKN w kickboxingu w formule full contact. Zresztą na full kontakcie tutaj tylko i wyłącznie opiera się dzisiejsze wydarzenie, a więc formuła, w której nie kopiemy poniżej pasa, w której nie uderzamy ani łokciem, ani kolanem. Już dobiegła końca pierwsza dwuminutowa runda. Natomiast jeszcze parę słów o Weronice Walczak z KS Prosny Kalisz. To są dwie reprezentantki kalijskich klubów. Weronika Walczak, której teraz nie widzimy, teraz widzimy akurat Angelikę Sobalę. Weronika Walczak z Prosny Kalisz. Prosna to klub wielosekcyjny, mający między innymi sekcję seniorów piłki nożnej. Obecnie seniorzy rywalizują w A-klasie, natomiast klub kickbokserski powstał na bazie klubu bokserskiego. Sekcja powstała w 1949 roku. Zresztą Prosna to trzykrotny drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Polski w boksie, no ale po jakimś czasie została dołączona także sekcja kickboxingu, formuła full contact. Oba zresztą
kaliskie kluby specjalizują się właśnie w tej formule, którą widzimy z odwrotnej pozycji. Weronika Walczak była także, widzieliśmy także świetny ten prawy prosty na odejściu, dobrze dystansuje swoją rywalkę Angelika Sobala. Też kopnięcia, ale tylko powyżej pasa, jak mówiłem, nie ma low kicków. Zresztą ci, którzy wykupili naszą relację w systemie pay-per-view, prawdopodobnie no, to są ludzie, którzy wiedzą, czego oczekują. Dobrze znają się na temacie kickboxingu. Full contact, teraz dobre wejście w pół dystans we wykonaniu Weroniki Walczak. No tutaj nam za wiele te kolory narożników nie powiedzą. Weronika Walczak w czarnych, długich spodniach, natomiast Angelika Sobala, nie Anna, jak mamy tutaj napisane, w spodniach czerwonych. Weronika Walczak trenująca u trenerów Konrada Parata, Radosława Radomskiego i Tomasza Bezena. Jeszcze tak gwoli uzupełnienia. Obie zawodniczki startowały w różnych formułach, oczywiście w full kontakcie, ale także w light kontakcie, w semikontakcie. Angelika Sobala to ta wyższa zawodniczka, także trenująca we Wrocławiu, gdzie na co dzień studiuje i mieszka w klubie Puncher Wrocław, a więc też no, biła się również w formule K1. Końcówka rundy, bardzo dobry ten front dystansujący, zresztą u Angeliki najważniejsze jest właśnie trzymanie dystansu, niedoprowadzenie do bijatyki, raczej jak najczęstsze kopanie, fronty, ciosy proste, właśnie tak jak teraz, jeden front, drugi front, świetne zejście także. Dobre wejście również lewym prostym, tam aż odskoczyła głowa Weroniki Walczak. Koniec rundy numer 2. Większość pojedynków, które dzisiaj będziemy oglądać, są zakontraktowane na dystansie 3 dwuminutowych rund. Część to są finały Pucharu Polski w full kontakcie, część to natomiast finały Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Natomiast jeśli chodzi o main event, będzie to starcie 5-rundowe między Aleksandrem Stawirejem a Patrykiem Karolewskim, opas zawodowego mistrza Polski w formule full contact Polskiego Związku Kickboxingu. Ale to na samym końcu, do tego jeszcze daleka droga, jak już wspominałem, trochę pojedynków przed sobą mamy. Dzisiaj zobaczymy sobie 8 walk full kontaktowych, a to właśnie pierwsza z nich, trzecia runda walki o pas, opas prezydenta miasta Kalisza, gdzie odbywa się cała dzisiejsza gala w hali Ostrir w Kaliszu. Z odwrotnej pozycji Weronika Walczak, natomiast trzeba powiedzieć, że póki co nie udaje się jej prawdopodobnie zrealizować planu. Bardzo dobrze tutaj dystansuje nogami, ciosami prostymi. Lewy, prawy. Teraz dobre, szybkie wejście ze strony zawodniczki z KS Ziętek Team podopiecznej Mariusza Ziętka. Najpierw front, potem prosty. No nie może znaleźć na to recepty Weronika Walczak. A teraz dobra akcja, ale teraz świetna z kolei odpowiedź Angeliki Sobali. Lewy mid pod prawy łokieć rywalki. Stara się skracać dystans Walczak, ale dosyć chaotycznie to robi i świetnie reaguje zejściem w bok. Teraz sklinczowała praktycznie Angelika. Kr-
Krótkie kombinacje. A i teraz dobry, krótki, lewy, prosty ze strony Weroniki Walczak. Chciałoby się powiedzieć w końcu, bo generalnie raczej tutaj musiała reagować. Starała się znaleźć receptę na wszystkie techniki dystansujące głównie ze strony Angeliki Sobal. I kolejny jeszcze middle-kick na sam koniec. Równo z gongiem kończy podopieczna Mariusza Ziętka taką oto techniką. I czekamy już tylko, no czekamy już tylko na werdykt. A więc Angelika Sobala. Zasłużenie wydaje mi się jednak z pasem prezydenta miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Ten pojedynek wygrywa Angelika Sobala. Jednogłośna decyzja sędziowska.